Witajcie, kochani. Jak zbawienny wpływ mają gruszki na nasz organizm, pewnie wiecie, a jak nie wiecie, poszukajcie w internecie. Naprawdę, gruszki powinniśmy jeść i to dosyć często. A teraz wyobraźcie sobie taką gruszkę, która rośnie na drzewie, gdzieś tam, gdzie człowiek nie przykłada do niej w ogóle ręki. Są takie gruszki, są to dzikie gruszki. Dzikie gruszki występują w kilku gatunkach. Są duże, na przykład, które mają kształt taki jak ta akurat. To są duże gruszki, albo taki bardziej gruszkowy. One zaczynają dojrzewać już teraz. Natomiast są też gruszki mniejsze, o wiele mniejsze, które będą dojrzewały być może dopiero za 2-3 tygodnie. Przypomnę, jest początek września. No i o co chodzi z tymi gruszkami? Ktoś powie, że są niesmaczne. Gruszka, która dopiero spadnie z drzewa albo którą zerwiemy, jest kwaskowa. Dosyć mniej lub bardziej, ale dosyć kwaskowa. To prawda. Ale jeżeli taka gruszka poleży pod drzewem powiedzmy 3-4 dni, nazywa się ją ulęgałką, ponieważ ona w tym czasie wewnątrz tej gruszki zachodzą procesy przetwarzania tego miąższu w różne cukry i inne składniki i wtedy w takiej postaci właśnie gruszka jest zjadliwa, jest przepyszna. To brązowe wewnątrz, ten miąższ jest mięciusieńki, słodziutki i przepyszny. To jest akurat gruszka, która spadła z drzewa niedawno. Jest twarda, natomiast ta gruszka jest już uleżana, jest mięciutka i można ją po prostu zjeść. Zjadamy gruszki bez skórki, bo skórka jest twarda i ciężkostrawna. Także zjadamy bez. Te duże gruszki, tych dużych gruszek, po zjedzeniu piątej gruszki jesteście Państwo dosłownie syci. Więc jeśli ktoś chce się odchudzać, polecam jak najbardziej, ponieważ po niej człowiek jest bardzo syty. Jeżeli rozłożycie sobie gruszki, aby uleżały się u Was w domu i zauważycie, że przebarwia się na brązowo, ale nierównomiernie, to taką gruszkę należy wyrzucić, ponieważ gruszka dojrzewając może przybrać brązowy kolor cała, ale cała w tym samym czasie nigdy nie przebarwia się takimi plamami. Przebarwienie taką plamą znaczy, że gruszka się po prostu psuje. Gruszka po przekrojeniu, tak wygląda gruszka, która niedawno spadła z drzewa, i której procesy dopiero zaczynają zachodzić, te, jak to mówią, uleżenia się, czyli tam przekształcenia tego miąższu w różne składniki, które później dla nas są tak zbawienne i w dodatku przepyszne. Ta po prawej o brązowym kolorze już jest do zjedzenia i tak jak mówię, smakuje fantastycznie. Dlatego mówię, jeżeli szukamy różnych naturalnych sposobów na poprawę naszego zdrowia i samopoczucia, to nie zapominajmy o tych gruszkach, bo one są naprawdę dla nas bardzo wartościowe. Wystarczy się schylić, natura nam daje dużo zdrowia. Wystarczy się tylko po nie schylić, je zauważyć. I tak jak mówię, tych gruszek nie da się dużo zjeść, więc nie zbierajcie dużo, żebyście nie musieli dużo wyrzucać. Zawsze jakieś tam żyjątka skorzystają z tego, będąc pod drzewem. Natomiast więcej można zbierać tych drobnych, mniejszych, a o 1/3 nawet mniejszych gruszek, bo je można zasuszyć na zimę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku.